Bill Gates predicts that there will be about 7 billion people who are going to die. Bill Gates przewiduje, że około 7 miliardów ludzi umrze. There shall be a remnant. Pozostanie jakaś resztka. It was presented in the Bible in the book of Revelation. To było już napisane w Księdze Objawienia w Biblii. There will be several million survivors. Kilka milionów ludzi przeżyje. Real flesh and blood, not robots. Takich naprawdę z krwi i kości, a nie robotów. My prayer and purpose for being here. Moja modlitwa i mój cel, że tu jestem, is that you and your children will be part of that remnant. Jest taki, że wy i wasze dzieci będziecie częścią tych, którzy pozostaną. And my heart is grieving like your heart. I moje serce smuci się, ma żałobę taką, jaki jest smutek w waszym sercu. For all of your family and friends and mine who have no eyes to see nor ears to hear. Z powodu tych wszystkich z naszych rodzin i przyjaciół, którzy nie mają oczu, by widzieć i uszu, by słyszeć. Just like we each have to come to terms with our mortality. Tak samo jak każdy z nas kiedyś się zmierzy z pojęciem śmiertelności. We have to come to terms with the reality of mass depopulation. Musimy, czy będziemy musieli się zmierzyć z rzeczywistością masowej depopulacji. So this is where we stand today in 2018 with the insurgence of artificial intelligence and biotechnology, genetic engineering. Więc teraz w roku 2018 tutaj musimy się zmierzyć z tym masowym atakiem sztucznej inteligencji, leaving us to consider. Sprawiając i musimy rozważyć the blessing and opportunity, to błogosławieństwo i tę okazję of 528 frequency life. Tą okazję tego, że odkrywamy tą boską częstotliwość 528 Hz. Living in love versus fear and hate. Życie w miłości zamiast w strachu i nienawiści. Understanding the musical mathematics by which we are inspired. Zrozumienie tej muzycznej matematyki, która nas inspiruje. The key of the house of David. Ten klucz domu Dawida. Literally is right out of Victor Showell's brilliant mathematics. Z analizy Victora Showella, geniusza matematycznego. Victor Showell is a genius mathematician who analyzes the structure and the sacred geometry of the pyramids of Giza. On przeanalizował strukturę matematyczną piramidy w Gizie i złoty podział w piramidzie w Gizie. And as you may know, if you're a musician, jak wiecie, jeśli jesteś muzykiem, after I published the book of 528, Prosperity Key of Love, po tym jak opublikowałem książkę Klucz miłości i obfitości 528. There was just like where Robert De Niro was pressured by the propagandists from the evil state. Nastąpiło coś takiego jak w przypadku tamtego filmu Roberta De Niro. There was a movement of counterintelligence agents that said Dr. Horowitz is a fraud. 528 is not the love frequency. The real good frequency is 432 Hz. Nastąpił zmasowany
tak, tych dezinformatorów mówiących, że 528 nie jest prawdziwą częstotliwością serca, że prawdziwą częstotliwością serca jest 432 Hz. So Victor Showell, of course, among numerous other professionals, colleagues in the worlds of physics and mathematics, looked at what is, if any, a relationship. If 528, as I'm saying, is the heart of the matrix, the musical mathematical matrix of divine design, and I'm saying you are the music. I Victor Showell oraz inni matematycy na świecie podjęli analizę porównawczą pomiędzy 528 i 432. I'm saying the evidence shows. Ja mówię, że dowody pokazują. You are a digital analog. Ty jesteś cyfrowym analogiem. Digital bioholographic. Jesteś cyfrowym biohologramem. Bioholographic, you know, that's a combination of biology and holography. Bioholograf to jest połączenie biologii i holografii. This is the reality. Taka jest rzeczywistość. You're a digital or analog bioholographic precipitation. Ty jesteś jednocześnie cyfrowy, analogowy i bioholograficzny. Crystallization, miraculous. Jesteś ucieleśnieniem, manifestation, manifestacją, krystalizacją of divine frequency vibration, wibracji tej częstotliwości boskiej, coming out of the universe of nature, pochodzącej z wszechświata natury. Musical mathematical matrix. Jesteś matrycą muzyczno-matematyczną of divine design, boskiego projektu. So I said to Victor, I said, what if any relationship exists between 432, which is being promoted, and 528? Więc powiedziałem Wiktorowi, zbadaj proszę, jaka istnieje relacja pomiędzy 528 a 432. So Victor Showell analyzed. Więc Victor Showell przeanalizował 528 and 432. Porównał te dwie częstotliwości. And we see that they are harmonic. I zauważamy, że one są harmoniczne. We need to have a institute for research. Musimy zorganizować jakiś instytut badawczy. If we're going to conclude that any one frequency is better for any one chakra or any one disease. Żeby zbadać, czy jest jakaś częstotliwość, która jest lepsza lub gorsza dla danej czakry lub jakiejś części ciała. I pray that as a result of your activism, modlę się o to, żeby jako efekt waszej działalności, we will one day have a research institute that celebrates this knowledge. Żebyśmy w wyniku działalności utworzyli taki instytut, który by mógł to badać. So in essence, the musical mathematics of sacred geometry, for example. A więc przykład muzycznej matematyki i tej świętej geometrii. The next slide that we're going to get to comes from a British researcher by the name of John Stuart Reed. Następny slajd jest związany z takim naukowcem brytyjskim, który się nazywa John Stuart Reed. And John Stuart Reed invented a machine. On wynalazł pewną maszynę. And the machine takes a picture of water that's resonated with certain frequencies of sound, pure tones. To urządzenie robi zdjęcia wody wprowadzonej w pewną częstotliwość, daną częstotliwość. And so someone, it wasn't me, sent John a picture of the sound of 528 frequency. Ktoś wysłał Johnowi, nie ja, ktoś wysłał wodę właśnie zarezonowanej w częstotliwość 528. And then when John had it, he sent it to me. And he said, Len, I've never seen anything like this before. I John później do mnie napisał, że słuchaj, nigdy czegoś takiego nie widziałem. So this is what John sent me. That's the image. To
to on mi przysłał. To jest obrazek wody w tej częstotliwości. A 528 played to water. To jest częstotliwość 528 grana w kierunku wody. And there are several things that are interesting, but one to me the most interesting is that this is a 36-pointed star. Jest tutaj wiele ciekawych rzeczy, ale to co najbardziej mnie zainteresowało, to jest tutaj gwiazda z 36 czubkami dookoła. 36 points in a circle. 36 kątów. 360 degree circle is the root, the source of architecture, physics, space-time mechanics, everything that we know of in science. 360 degree circle. Całe koło to jest 360 stopni i tutaj mamy podział na 36. And so years ago, back in about 2000-2001, after I had already published Dr. Joseph Paleo, who we have to give thanks to Dr. Joseph Paleo. Dawno temu, jeszcze w roku 2001, tutaj muszę podziękować doktorowi Józefowi Paleo. About 1998, Dr. Paleo claims to have. I wtedy, i jeszcze 3 lata wcześniej, w 1998, dr Paleo as a good Catholic, twierdził, że ma, jako dobry katolik, a visit from Jesus. Że miał wizytę Jezusa. And that's how I came to the solfeggio. I dzięki właśnie temu odkryłem to solfeggio. It's a long story, but to jest długa historia. Joey was a very powerful prayer person. Ale on był człowiekiem, który bardzo głęboko się modlił. And because my mother died of a vaccine. Ponieważ moja mama umarła przez szczepionkę. And I had just realized, i wtedy sobie uświadomiłem, that the Merck drug company, że firma Merck, firma farmaceutyczna, that had received the large amount of the Nazi war chest at the end of World War II, która otrzymała ogromną ilość, dużą działkę dostała z zysków wojennych, and that my mother scrubbed the streets at Nazi gunpoint. In Vienna. Moja matka pracowała w obozie. She was forced to scrub the streets after Kristallnacht in okay. Vienna. Aha. Moja mama po nocy kryształowej była zmuszona do sprzątania ulic Wiednia. And she got out by miracle. That it's a miracle that I'm here also because of that. I udało jej się stamtąd uciec poprzez cud. Dzięki temu cudowi ja istnieję również. But my mother ended up dying of a Merck flu vaccine. I co ciekawe, moja mama umarła, bo została zaszczepiona przeciwko grypie wyprodukowanej przez firmę Merck, związaną z nazistami. And so when I learned of that connection between Merck and the Nazis and the things we've talked about here and my mother's passing, i gdy się dowiedziałem o tym całym połączeniu tych wszystkich tematów i jednocześnie moja mama umarła, I was very angry. Bardzo się wkurzyłem. And I prayed to the Creator. I said, show me the Achilles heel of the Illuminati. I modliłem się do Stwórcy. Pokaż mi piętę achillesową iluminatów. Show me what will bring down. Pokaż mi, co ich zwali. This criminal enterprise. Co zniszczy ten kryminalny przemysł. And while I was praying that prayer, Dr. Paleo, way across the United States, i gdy się o to modliłem, to Dr. Paleo was praying to Jesus to bring me to him. Z drugiej strony Stanów Zjednoczonych modlił się do Jezusa, by Jezus przyciągnął
mnie do niego. And through a series of miracles, I ended up knocking on his front door for spaghetti dinner. I poprzez serię tak zwanych przypadków zdarzyło się tak, że zapukałem do jego drzwi, by pójść na obiad spaghetti. And that's how I got the solfeggio. I w ten sposób otrzymałem solfeggio. And Dr. Paleo had gotten it as a prayer, as a good Catholic. He prayed because the bishop and the cardinal would not give him the original music of the hymn to St. John the Baptist. A on się modlił, ponieważ jego przełożeni w kościele, biskupi, nie chcieli ujawnić jemu tych oryginalnych melodii, tych dźwięków, którymi się modlił Jan Chrzciciel 2000 lat temu. So the image that you're looking at, a więc ten obrazek, który tu widzicie, we can thank Jesus, we can thank Joey. Za ten obrazek możemy Joeyowi podziękować i Jezusowi. 3964175286397418852 are the notes of the original solfeggio. Te częstotliwości dookoła to są nuty oryginalnego solfeggio. That's ut, re, mi, fa, sol, la. And te nuty. You see everything, just like we talked about the circle, 360 degree circle, 3 and 6 is 9. I wszystko, tak jak przed chwilą mówiliśmy o tym kole 360 stopni, 3 plus 6 to jest 9. 9 is completion. 9 to jest zamknięcie. 10 is a man-made number. 10 to jest liczba stworzona przez człowieka. And we're not just talking about numerology. I nie mówimy tutaj o numerologii. We're talking about sacred geometry, divine design. Mówimy tutaj o świętej geometrii, o boskim projekcie. So I had already learned that. I ja właśnie wtedy się tego dopiero dowiedziałem. So I thought, well, there's got to be 9 notes. I pomyślałem, przecież musi być 9 nut. What are the other 3? Więc jakie są pozostałe 3? And so I started at a coffee house just writing down the numbers. I w restauracji siedziałem i zacząłem po prostu pisać te liczby różne. And I just simply followed the numbers. I po prostu szedłem według kolejności liczb. In the hundreds column it's 3, 4, 5, 6, 7, 8. Czyli w kolumnie setek mamy 300, 400, 500, 600, 700 i tak dalej. So obviously the next numbers are 9, 1, 2. Więc oczywiście, że kolejne liczby to będzie 9, 1, 2. And then it continues 3, 4, 5, 6, 7, 8. Same thing in the tens column. 9, tak 1, samo jest w kolumnie dziesiątek. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2. It's a circle. To jest koło. So this is how I came up with the perfect circle of sound. I w ten sposób znalazłem doskonałe koło dźwięku. Yeah, and that's where Jonathan Goldman called me up and said, aren't there 9 numbers? And I said, this is a smart guy. I wtedy on mnie wezwał i powiedział, no czyż tam nie jest 9 liczb? No tak, 9. And that's how, you know, we have the Holy Harmony CD and we have all of the wonderful technologies that Goldman and my colleague Andrew has produced. Dzięki temu mamy też tą płytę, którą Andrzej wyprodukował, tą nazwę Holy Harmony. So each of these, as you have been already learning, is associated with your own chakra system, your own energy system. Wszystko, co tutaj się uczymy, jest związane z naszym systemem czakramów. And this knowledge opens up a whole new understanding of language. Ta wiedza otwiera całą nową dziedzinę wiedzy i języka. And this, by the way, is the real Da Vinci Code. I tak a propos, to jest prawdziwym kodem Leonarda da Vinci.
This is the creator's language. To jest język stwórcy. Math. Matematyka. And music is math. A muzyka jest matematyką. And you are the music. A wy jesteście muzyką. We just came from Greece. Przyjechaliśmy właśnie z Grecji. That's the foundation of science is Pythagoras and Vitruvius and Aristotle and Da Vinci came out of that whole mystery school from Greece. Z Grecji pochodzą te szkoły mistyczne, Pitagoras, Thales i inni naukowcy starożytni. So the creator's language is math. Językiem stwórcy jest matematyka. And our language is math. Nasz język jest matematyką. And the do re mi or u re mi fa sol la. U re mi fa sol la. The la in Latin is labiratum. La po łacinie to jest ten labirytm. Is the lips. The creative wargi. Instruments. Wargi, lips po angielsku. Czyli instrument stworzenia. Now you understand what Jesus was saying. Teraz możecie zrozumieć, co mawiał Jezus. When he said, gdy mówił, you will be judged by every word that comes out of your mouth. Będziecie osądzeni przez każde słowo, które wychodzi z waszych ust. It either reflects the love in your heart, he said. To będzie odzwierciedlać albo miłość z waszego serca, or the evil that dwells therein. Albo to zło, które tam zamieszkuje. And because now you have witnessed the shock from water and you're a body water. I ponieważ już widzieliście ten eksperyment z tym prądem zgromadzonym w wodzie. You now know that every word that comes out of your mouth goes into your body and affects all of the water, all of the cells, all of the genetics. To wiecie, jesteście świadomi, że każde słowo, które wychodzi z twoich ust, odbija się i ma wpływ na to, co się dzieje w waszym ciele. And there are many other revelations. Jest wiele innych również objawień. We learned that English, this language that I speak, dowiedzieliśmy się, że język angielski, ten język, którym ja mówię, that came in around 1530 with the King James Bible and Shakespearean plays, który został ukształtowany mniej więcej około roku 1530, kiedy została wydana Biblia króla Jamesa. That's when the globalists invented the new world language, English. W tamtym czasie globaliści wynaleźli język ten globalistyczny, angielski. And we now know from this revelation that they created English alpha numerically reversed from Hebrew. I wiemy, że oni alfanumerycznie stworzyli sztucznie język angielski jako odwrócenie języka hebrajskiego. I wish I had another 3 hours to share this whole full revelation of language with you, but I don't. We'll have to just move on. Niestety nie mam jeszcze dodatkowych 3 godzin, bo chętnie bym wam rozwinął ten temat. It's reasonable for you to ask, where did 528 revelation come from? Why is that the miracle note of the solfeggio musical scale? Teraz rozsądnie byłoby, gdybyście się zapytali, a skąd się w ogóle wzięła ta częstotliwość 528, że ma taki wpływ? And I mentioned Jesus came to Joey in a revelation, in a vision. Jezus przyszedł w wizji do Joey. Dr. Joseph Paleo. Joey. Do Josepha Paleo przyszedł w wizji Jezus. And showed Joey in the book of Numbers. I, chapter 7. I w Księdze Liczb pokazał jemu rozdział 7, verse 12 through 83.
12 do 83 wers. Is the code of the solfeggio. Tam w tym jest kod solfeggio. In the verse numbers is this 3 1 3 9 6 4 1 7 5 28 6 3 9 7 4 1 8 5 2. It was put there by the Levitical priest that translated the original Torah into the Greek Septuagint. To było zakodowane oryginalnie przez tych pierwszych tłumaczy Septuagity. The Greek Septuagint. It's the scholarly spiritual text. That the translation of the Torah went to the Greeks at before it became English. Więc najpierw było przetłumaczone na grecki i później dopiero na angielski. And so that's where now you begin to see the Levitical priests, those are the people that are written in the Bible to be the holders, the keepers of the sacred knowledge. A więc ci pierwsi tłumacze znali ten kod, mieli tą wiedzę. Knowledge of alchemy. Znali alchemię. Turning lead to gold. Wiedzieli, jak zamienić ołów w złoto. How do you do that? Jak to się robi? You change the number of electrons and the spin and frequency resonance of the electrons of the atoms of lead to produce the number of electrons and orbitals of the gold molecule. That's how it's done. Zmieniasz ilość elektronów krążących wokół jądra i wtedy jeden metal się zamienia w drugi. It's the same technology virtually that the Levitical priesthood knew in Egyptian times when they figured out how other than through sound, frequency, vibration, could they lift up those hundreds of tons of rocks to make the pyramids. Przy pomocy tej samej wiedzy również o wiele wcześniej w Egipcie powodowano, że wielkie kamienne bloki skalne lewitowały i mogły być układane w piramidy. Here we are thousands of years later, we still don't have machines that can do that, supposedly. A dzisiaj, tysiące lat po tym, nadal myślimy, że nie wiemy, w jaki sposób coś takiego robić. Now you really begin to understand reality. Teraz dopiero zaczynamy rozumieć rzeczywistość. You're a digital bio-holographic precipitation, crystallization, miraculous manifestation of divine frequency vibration. That's a hard one for you. Jesteście analogowo-cyfrowym hologramem skrystalizowanym tutaj z postaci duchowej w ludzką. Now you understand how the resonant energy frequency, especially of water. Teraz rozumiecie, w jaki sposób energia rezonuje, częstotliwości rezonują, zwłaszcza w wodzie. Can re-manifest you every nano instant. One mogą cię przemienić w nanochwili. You're not a physical being, you're a spiritual being first. Nie jesteście fizyczną istotą, tylko w pierwszej kolejności jesteście istotą duchową. Now you understand to resonate the electrons in your own body. Teraz możesz zrozumieć, że możesz rezonować elektrony w swoim ciele. Perfection, that Boska doskonałość wchodziła w tą strefę. Where there's nothing missing, nothing broken in nature, in the universe at large. Strefę, gdzie niczego nie brakuje, gdzie jest wszystko. And you understand now, you bring that energy, spirituality, frequency of musical mathematics into your Holy Spirit-filled temple. I rozumiesz, że możesz tą świątynię
wypełnioną duchem wprowadzić boską wibrację, która to wszystko harmonizuje. And diseases disappear. I znikają choroby. They can't stand the resonance of God. Choroby nie są w stanie wytrzymać rezonansu Boga. You begin to understand not just the solfeggio, you begin to understand the Da Vinci material. Zaczynasz rozumieć nie tylko solfeggio, ale też te tematy związane z kodem Da Vinci. The most popular, famous of all Da Vinci drawings. Ten najpopularniejszy rysunek Leonarda Da Vinci. There's a woman behind the man. Tutaj na tym obrazku jest kobieta za mężczyzną. There's obviously two people. Na tym obrazku jest dwoje ludzi. There's four arms, four legs. Są cztery ręce, cztery nogi. Obviously two people. Oczywiście tu jest dwoje ludzi. There's a woman standing behind the man in this that the Roman Catholic Church named the Vitruvian Man. Stoi tutaj kobieta za mężczyzną i Kościół katolicki nazwał to człowiekiem wetruwiańskim. It should be called the Vitruvian Woman. Powinno się to nazywać wetruwiańskim ko-mężczyzną. What do the art historians tell us about this image? Co sztuka mówi nam o tym obrazku? They say that the square represents the earthly domain. Mówi, że kwadrat reprezentuje tą płaszczyznę ziemską. The circle represents the universal connection. A koło reprezentuje połączenie z wszechświatem. So just the woman who is the creative, who has the lips, the labia ratum to give birth. Więc biorąc tylko pod uwagę kobietę, która reprezentuje ten aspekt stwórczy, mając te wszystkie narządy, które służą do dawania życia, has the capability to step out of the box of earthly limitation. Tutaj kobieta ma możliwość jako jedyna wyjść spoza tego obszaru ograniczenia ziemskiego. The man is stuck in the box of earthly limitation. A mężczyzna jest zamknięty w pudełku ograniczeń ziemskich. Stuck in the box of egocentrism. Zamknięty w pudełku egocentryzmu. The intuitive, heart-loving woman steps out into the circle and she alone touches the circle. The man's feet are on the square and they are inscribed in the box. Intuicyjna kobieta, myśląc sercem, wyszła z kwadratu i dotyka stopą kółka, natomiast mężczyzna pozostaje w kwadracie. The phallus and the chalice are represented in this triangular drawing. Falus i kielich reprezentuje dwa trójkąty, jeden w dół, drugi w górę. The male-female. Aspekt męski i żeński. In physics, in wave particle physics. W fizyce jest to sinusoida. And genetics. I genetyka. This is the work of Russia's top space-time physicist Hartmut Müller. To jest efekt pracy rosyjskiego fizyka kosmicznego. And Müller studied scaling music universally. Scale, everything is in a scale, like the scale C, D, E, F, G, A, B, C is the octave we play in the Western world's music. Ten rosyjski naukowiec Müller studiował skale muzyczne. Müller studied the music of the universe. Studiował muzykę wszechświata. And he concluded that, do wniosku,
that our reality, że nasza rzeczywistość, physical, hard reality, fizyczna, twarda rzeczywistość, whether microscopically or macrocosmically, bez znaczenia czy w skali mikro czy makro, always zawsze manifests, manifestuje się in what he calls the in six, in six node. Zawsze manifestuje się in six, w takim węźle o nazwie in sześć. In six, in six. Now, you see at the top 3, 6, 9. Tu na górze widzimy trzy cyferki, 3, 6, 9. In the in six scale of life. W skali życia in sześć. It was Nikola Tesla. Last century's greatest genius was not Einstein. Największym naukowcem XX wieku nie był Einstein, tylko Nikola Tesla. It was Tesla, and the water machine that shocked the people is based on Tesla technology. I maszyna wodna, która tak zszokowała naukę, to było wymyślone przez tą naukę, którą wymyślił Nikola Tesla. And Tesla was very interested in solutions. Teslę interesowały rozwiązania. And his famous quote that I love. I jest jego taki słynny cytat, który bardzo mi się podoba. He said, quote, "If humanity only knew the powers of the threes, sixes and nines, it would be a completely new universe." I on powiedział, że gdyby tylko ludzkość znała moc, potęgę tych trzech liczb, 3, 6, 9, to byłby zupełnie inny świat. So when you begin to look at Müller's work, gdy zaczynamy się wgłębiać w pracę Müllera and the revelations that I've presented, i te objawienia, które wam zaprezentowałem, you also see that DNA, to również zobaczycie, że DNA, which always is actually circular, które zawsze tak naprawdę jest okrągłe, w kręgu, I call it the sacred spiral, które nazywam świętą spiralą. But it's always circular. We see a misrepresentation when we see fragments. Jest to zawsze kole, gdy widzimy fragment, to źle to widać. In your cells, it's circular. W naszych komórkach jest to wszystko na okrągło. And this is actually reflected in what you'll see in a minute. Odzwierciedlone to jest, zaraz zobaczycie. Which comes out of, actually I don't have the slides here, but Rodin's mathematics. Nie mam tutaj niestety tego obrazka. Marco Rodin. Tą matematykę upublicznił Marco Rodin, who is also a colleague of Nassim Haramein. Który jest również przyjacielem Nassima Harameina. And both of these are my colleagues, and we know each other very well. Znam się z nimi bardzo blisko. Yeah, the DNA follows precisely Rodin's simple mathematical patterning. DNA jest zbudowane zgodnie z wzorami, które Marco Rodin opublikował. So why in six? Dlaczego w szóstce? Why not in seven? Dlaczego nie w siódemce? 12. No, because 528 is a six. Ponieważ 528 w sumie daje szóstkę. The power of love is a six. Moc miłości jest szóstką. 5 plus 2 is 7 plus 8 is 15. 5 plus 2 plus 8 15. And then 1 plus 5, that's a six. I 15 to jest szóstka. 1 plus 5. So miracle six. A więc jest to cudowna szóstka. You've also just now diagnosed how British Secret Service MI6 got its name. I również w ten sposób możecie się wywnioskować, w jaki sposób Secret Intelligence, wywiad brytyjski się nazywa MI6. Secret Sacred Intelligence. Tajna, święta inteligencja
czy wywiad. And so in the book, The Real Love, The Real Da Vinci Code that I did. W książce napisanej przeze mnie pod tytułem Prawdziwy kod Leonarda da Vinci. I showed you that what is this sixth number? It is a spiraling down from heaven. Jest to, co pokazałem wam tutaj, czyli jest to spirala kręcąca się w dół z nieba. Into the wholeness of earth. Do pełni ziemi. It's a manifestation number. Jest to liczba manifestacji. Creator uses love 528 to manifest everything in the universe. Stwórca wykorzystuje tą częstotliwość 528 do manifestowania wszystkiego. Yes, of course the other numbers are important. The harmonics are important. Tak, oczywiście te pozostałe liczby również są ważne. Wszelkie harmoniczne też są ważne. But at the very heart of it. Ale nas interesuje samo sedno, samo the heart serce. Of the rainbow, tak samo jak to sedno czy serce the heart of sunshine, to serce światła słonecznego is 528. To jest 528. And what are you living off of right now? I z czego my teraz żyjemy? What is sustaining you right now? Co podtrzymuje nasze życie? Mainly. Przede wszystkim oxygen. Tlen. Where does it come from? Skąd pochodzi tlen? Greenish yellow chlorophyll. Z jasno-zielonego chlorofilu. In the leaves. W liściach. The only other place is when the waves splash on the shore and it bubbles and foams up, bubbles up oxygen. I jedyna inna metoda to jest taka, że gdy woda uderza o skały, to bąbelki powstają i tlen wychodzi z wody. So that oxygen that is sustaining you, what is it vibrating to? Wychodzi tlen. I w jaki sposób tlen wibruje? What number? Jaką liczbą? Obviously it's greenish yellow, that's 528 nanometers of greenish yellow sunshine. Oczywiście, że 528 nanometrów światła słonecznego. That's the heart of the rainbow. To jest serce tęczy. And my thesis based on a lot of science. I mój doktorat, moja praca doktorska oparta na nauce. I am saying the heart of the sun, the heart of the rainbow, the heart of your heart, the heart of my heart. Is also the light that comes out of the sound of 528. Tam udowadniam, że serce słońca, serce tęczy, moje serce, wasze serce, tam jest 528. And let me give you why it's obviously so in the religious world. I również wyjaśnię, dlaczego to jest w świecie też religijnym. In the beginning you had the creator and the water. Na początku był stwórca i wody. In Genesis 1:1 you had the creator and the water. Na początku księgi tej Genesis mamy Boga i wodę. Because in Genesis 1:2, the very next verse, ponieważ w drugim wersie you had the Holy Spirit of the Creator, the energy of the Creator, the consciousness of the Creator, hover over the face of the water and divided the water from the water. Mamy w drugim wersie, czyli przedtem był 1.1, teraz mamy wers 1.2. Tutaj mamy już ducha Boga, boskiego ducha, unoszącego się ponad wodami i dzielącego wody. That's the beginning of the Bible. Tak się zaczyna Biblia. The beginning of creation. To jest początek stworzenia. And then after the creator spirit hovered over the face of the water, dividing the water from the water, then the words. I wtedy the lips, po tym już jak Bóg podzielił wody,
the creative instruments. To usta Boga, czyli ten instrument stwórczy, sang, let there be light. Powiedział, niech będzie światło. And out popped the sun. I powstało słońce. Study the dolphins. Przestudiuj delfiny. They are the most advanced sonic vibration animals or mammals. To są zwierzęta najbardziej zaawansowane pod względem dźwięku. They sing to their relatives thousands of miles away sometimes, it said, or certainly hundreds of miles, sonically through the liquid crystal superconductor of water. One potrafią się komunikować ze swoimi współplemieńcami, delfinami, setki kilometrów dalej, pod wodą, przy pomocy dźwięku. And the scientists have observed sonoluminescence. I naukowcy zaobserwowali sonoluminescencję, czyli dźwiękowe światło. That the dolphins vibrate water bubbles underwater so much that light comes out. Coś takiego, że delfiny oddziaływały dźwiękiem na wodę w określonym wybranym miejscu w taki sposób, że to miejsce zaczynało świecić. So in essence what I'm saying is that this is mathematical creationism at its essence. To, co chcę powiedzieć, to pokazać, że jest to matematyczny kreacjonizm. Now the enemies of humanity, wrogowie ludzkości, who have secreted this knowledge, którzy ukrywali tę wiedzę, know how powerful it is. Wiedzą, jak jest to mocne. Because they're using, ponieważ oni wykorzystują, it in their companies to make money. To w swoich firmach, korporacjach, by robić pieniądze. But they want you to believe, ale oni chcą, byście wierzyli, that it's evil, że to jest złe. Stay away from it. Z daleka od tego. And they used and they have misrepresented the mark of the beast. I oni wykorzystywali i pokazywali, że to jest coś złego. Wykorzystywali tak zwane znamię bestii. In the book of Numbers, w Księdze Liczb, chapter, let's say, 13, verse 18, w rozdziale 13, wers 18, is the mark of the beast verse of the Bible. Jest wers dotyczący znamienia bestii. That's the 666 warning. To jest ostrzeżenie na temat 666. But it's not a warning. Ale to nie jest ostrzeżenie. It's a riddle. To jest taki wierszyk. It says, herein lies wisdom. This is quote, herein lies wisdom. Cytat. Tutaj jest mądrość. Let those who understand, niech ci, którzy rozumieją, count the number of the beast, policzą liczbę bestii. For it is also the name of a man, ponieważ jest to również imię człowiecze. And his number is 666. Jego liczba to 666. End quote. Koniec cytatu. So to solve the riddle, a więc by tę zagadkę rozwiązać, we must realize, musimy sobie uświadomić, have the understanding, i mieć zrozumienie, that names are written in letters, że imiona pisze się przy pomocy liter, and counting is done with numbers, i liczenie się odbywa przy pomocy liczb. To solve the riddle you need an alpha numeric code. A więc, by tę zagadkę rozwiązać, potrzebujesz kod alfanumeryczny. So in this code, alphanumerics, A to Z in the English language. Więc w tym kodzie alfanumerycznym od A do Z w języku angielskim, the sixes, szóstki,
are F-O-X. To są litery F-O-X. Also, Fox News, Fox Movies, Hollywood. Więc mamy Fox News, filmy Fox, Fox Movies. When you play tic-tac-toe, the game tic-tac-toe. Gdy gramy w kółko krzyżyk. You put 666666666. Wszędzie wpisujemy szóstki. 6 × 9 = 54. Gdy w tej szachownicy, w kółko krzyżyk, czyli 3×3. 5 + 4. Same szóstki, to mamy... 5 + 4 is completion. 5 + 4 to jest dopełnienie, czyli dziesiątka. How about when you send hugs and kisses in the mail? Don't you use X's and O's? Do we use that in Poland? In English you use X's and O's. Kiss, kiss, hug, hug, and kiss. Jak mamy te emotikony, które wysyłamy na przykład w e-mailu, no to używamy X-ów na przykład. How about Philips 66? A na przykład Księga Filipa 66. Route 66, America's Highway, courtesy of the Rockefeller family. Aha, droga 66, słynna w piosenkach amerykańskich. And put the old Pepsi logo. Jak weźmiemy stare logo Pepsi. Put the Pepsi logo in a mirror. W lustrze, w lustrzane odbicie. You'll see it says 12939. Zobaczymy. 12939. Tak, 1, 2, 3, 9. Add the numbers. Dodaj te liczby. It's a 6. Szóstka. So why? Because they know it's a manifestation. It's a miraculous frequency manifestation logo. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ oni wiedzą, że jest to manifestacja. And by the way, John 1:1 in the Bible. W Biblii Świętego Jana 1:1 says that the word in the beginning the word was God. Na początku światło było Bogiem, słowo było Bogiem. And God and the word was with God. A słowo było z Bogiem. Okay. So again, the word logos, słowo logos, logos, L-O-G-O-S in English, logos w języku angielskim, that we now identify with corporations, który teraz identyfikujemy z korporacjami, logo. The original word logos means word. Pierwotnie to słowo oznaczało słowo. So the word of manifestation, creation, is a six. Słowo manifestacji, stworzenia. Now you begin with the 6-9. You begin to understand why there's the yin yang symbol. Wiedząc to, mając szóstkę, dziewiątkę, widzimy jak to wygląda. Symbolu yin yang. The symbol of the spiraling cosmos. Symbol kosmosu w kształcie spirali. The 6-9 in that spiral of the cosmos. W tej spirali jest szóstka i dziewiątka. A hurricanes, the horrible, terrible hurricanes that come. Wir cyklonu też jest takim wirem w kształcie szóstki lub dziewiątki. 6-9. That's the sacred geometry. To jest święta geometria. Of this pair of numbers. Tej pary liczb. So, in summary, just to summarize. Podsumowując to, the book of 528. 528. 528 frequency of love. Częstotliwość miłości. Is linked to the heart of everything. Jest związana z sercem czegokolwiek, wszystkiego. It's at the heart of the solfeggio. Na przykład jest w samym sednie, czy samym sercu solfeggio. It's fundamental to pi, phi and the golden mean. Jest podstawą liczby pi, phi i złotego podziału. It's paramount and required
for space-time measurement in physics. W fizyce jest wymagana do mierzenia czasu i przestrzeni. And also sacred geometry, because as I already mentioned, the importance in creating circles. Jest ważna w świętej geometrii, jak już wcześniej powiedziałem, ponieważ jest ważna dla tworzenia koła. It's crucial to there being 5,280 feet precisely in a measured mile. Jest ma znaczenie w długości mili, ponieważ jest to 5280 stóp, czyli mila. Vital to the measurement of the speed of light. I jest to kluczowa częstotliwość w pomiarze prędkości światła. Central to water structuring. W strukturyzacji wody. And why is it that that number, dlaczego six, tak jest, że ta liczba 6, 528, is central to the water structure? Dlaczego jest to ważne dla struktury wody? In other words, God's structure. Innymi słowy, strukturze Boga. Because again, when you look at the molecule H2O, water. Gdy spojrzymy na molekułę, na tą cząsteczkę wody H2O, just like the yin yang 6-9 symbol. Podobnie jak w symbolu yin yang, you need male female. Potrzebujemy aspekt męski i żeński. Positive negative. Plus i minus. To balance. By zrównoważyć. So the balance literally comes in the water molecule H2O. Równowaga będzie w cząsteczce wody, gdy because that molecule has a polarity, it's polarized. Gdy będzie spolaryzowana ta cząsteczka. Because the H is more positive, the O is more negatively charged or alkalizing. Ponieważ wodór jest dodatni, a tlen ujemny. The alkalization factor that you've heard speakers at this conference and elsewhere tell you diseases and cancers can't grow in an alkaline environment. It needs acid. Ten czynnik alkalizujący jest bardzo ważny, bo tutaj już dzisiaj wielu mówców mówiło o alkalizacji organizmu po to, by dojść do równowagi i wyzdrowienia. Acid burns. Kwas wypala. Hell burns fire. W piekle hell, w piekle pali się ogień. Sun shine, radiation from the sun, which is all hydrogen, is radiating, beaming electrons. That's solar radiation. Słońce wypromieniowuje promieniowanie to słoneczne, które pochodzi z wodoru, który jest zawarty na słońcu. The green grass. To te zielone rośliny, trawa zielona is taking in that solar radiation, negatively charged electrons of love from the sun. Pobiera, trawa pobiera te elektrony ujemnie naładowane ze słońca. And producing the oxygen that we're living off of. I uwalnia tlen, dzięki któremu żyjemy. So the oxygen, the breath, the ha, the aloha spirit, the prana. Solfeggio 528. Dzięki temu możemy zrobić ten wdech tej prany. Zrobić is ha, tak jak aloha. Resonates that electron of love. To rezonuje wtedy z tymi elektronami miłości. That's what brings us life. Dzięki temu daje to życie, dzięki temu żyjemy. So the water structure, the molecule H2O, that oxygen has a little bit more negatively charged electrons of love, and it then shifts to attract its mate. I wtedy elektrony, odpowiedni ładunek wokół tego tlenu powoduje, że
te atomy wodoru przekręcają się przy tlenie, w cząsteczce wody. And it balances the polarity energy. Tak, do takiej pozycji, gdzie ta polaryzacja jest zrównoważona. When there's the two coming together, gdzie te dwa łączą się razem. Forming the sacred geometry of the Merkaba, tworząc Merkabę ze świętej geometrii, that Andrew showed you in his presentation is at the heart of his therapy session, którą Andrzej pokazał wam w swojej prezentacji, która jest tym centralnym punktem jego terapii, sesji terapeutycznej. And that is associated with the Merkaba of the planet Earth. Jest to związane z Merkabą planety Ziemi. So you see how it's all operating the same way. Everything in nature operates using the same scaling and the same mathematics. A więc jak widzimy, wszędzie jest tak samo. Wszystko dzieje się podobnie, tylko skale są różne. So that's why 528 is central to water structuring. Dlatego właśnie 528 jest kluczowe dla struktury wody. And you can rejuvenate yourself. Możecie się odmłodzić. You can actually repair damaged DNA. Możemy dzięki temu naprawić uszkodzone DNA. With 528 frequency of love. Dzięki właśnie częstotliwości miłości 528. Because that vibrates it back into its natural design. Ponieważ te drgania powodują, że struktura DNA wraca do swojego naturalnego stanu. Because DNA, genetics, is all hydrated. Ponieważ nasza genetyka, nasze DNA zawiera wodę. And it depends on that special water that's called structured water or microclustered water. I jest to zależne od tej specjalnej wody, zwanej wodą strukturyzowaną lub deklastrowaną. And that is the structuring that my dear friend, the departed colleague, Dr. Masaru Emoto, made famous, showing snowflakes are always six-sided. To jest ta struktura, którą ujawnił światu mój przyjaciel Masaru Emoto. Ta struktura wody, która po zamarznięciu ma sześć płatków. And water, he said, was conscious and able to respond with messages to your prayers. Powiedział, że woda ma świadomość i odpowiada na twoje modlitwy. Now you understand why he was right. Teraz rozumiecie, dlaczego miał rację. So this is the key to the loving heart and the sustaining heart of the Creator. Więc jest to klucz do kochającego serca i do utrzymania harmonii. As I mentioned, it's the key of the house of David that the entire world of religion must now reconcile. To jest, tak jak wcześniej powiedziałem, jest to klucz do domu Dawida, który teraz cały świat religii musi uznać. That it resonates at the heart of rainbows, I mentioned, sunshine and snowflakes. Rezonuje z tęczą, płatkami śniegu. To, co wcześniej wspomniałem. I mentioned that it's central to Genesis, green grass, and this oxygen. To, co wcześniej wspomniałem również, jest to klucz w księdze tej pierwszej Genesis, klucz w rozumieniu zielonej trawy i tak dalej. And it's central to your greatest gift. I jest również kluczem w zrozumieniu waszego największego daru. Your heart. Z waszego serca. The qualities of your heart. Tych mocy serca. Joy. Radość. Faith. Tych cnót serca. Radość, wiara. Love. Miłość. And bravery. I odwagi.
Those are the values of 528, of the loving, empowered heart. To są cnoty serca rezonującego w 528. It's the miracle note of the universe. Jest to cudowna nuta świata. Central to the Creator's name. I jest centralna w imieniu Stwórcy, which the Creator made sure you would never forget. Co ten Stwórca sprawił, że nigdy tego nie zapomniecie. Because you make the name, the sound, whenever you yawn. Ponieważ ten dźwięk wydajecie za każdym razem, gdy ziewacie. Whenever you kiedykolwiek się śmiejesz. Ha, 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 ha. Whenever you sigh, zawsze kiedy wzdychasz. Even when you scream, i zawsze gdy grzesz się. When you're calling for physical salvation, to pochodzi z tego fizycznego ocalenia. And the holy names of the Creator that are respected by the religions. I jest to również w świętych imionach Stwórcy przedstawianych przez religię. So we're dealing with these problems with solutions. We're dealing with the problem of environmental pollution. A więc mamy tutaj do czynienia z problemami i rozwiązaniami. Na przykład pierwszy problem to jest zanieczyszczenie środowiska. And all of these problems can be easily solved. Wszystkie te problemy mogą być łatwo rozwiązane. If we understand and apply this knowledge. Gdy zrozumiemy i zastosujemy tę wiedzę. Because acid rain, ponieważ kwaśne deszcze, for example, na przykład, is simply a deficiency. To jest po prostu brak of electrons of love, isn't it? Elektronów miłości, czyż nie? Because if it's acid rain, ponieważ gdy jest to kwaśny deszcz, it will be neutralized by adding electrons of love. To łatwo zneutralizować przez dodanie elektronu miłości. That alkalizes. Który alkalizuje. There you go. I mamy rozwiązanie. Healing restored. Od razu jest uzdrowienie. So, at any rate, we're not going to go anymore into what is love, the color of grass. Dobrze, dalej już nie będziemy brnąć w to, co to jest miłość, kolor trawy. I've covered that sufficiently. Myślę, że wystarczająco to mówiłem. I've covered the beauty of the biosphere, of how the sunshine works with the plants to provide us life. Już wystarczająco powiedziałem o pięknie tej biosfery, gdzie jest zielono, kolorowo. I only refer you in leaving now. Teraz chciałbym was tak pozostawić with a very important metaphor. Z bardzo ważną metaforą. That the Beatles gave us. Metaforą, którą dali nam Beatlesi. When they gave us the cartoon Yellow Submarine. Gdy nakręcono tą bajkę animowaną o żółtej łodzi podwodnej. It is a metaphor for what we're dealing with. Jest to metafora do tego, z czym mamy tu do czynienia. And it's a metaphor for how we are going to get out of this mess. I jest to metafora do tego, jak możemy rozwiązać ten cały bajzel. Yellow Submarine, if you remember, was the story. Jak pamiętacie, żółta łódź podwodna, to jest taka bajka. Of Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club, Lonely Hearts Club Band. It was a story of Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. Zespół muzyczny sierżanta Peppera. Zespół muzyczny samotnego serca sierżanta Peppera. O tak. And that band unfortunately was imprisoned. I ten zespół został wsadzony do więzienia. And their instruments of music were stolen. I ich instrumenty muzyczne zostały ukradzione. And the instruments were also put in jail. Te instrumenty również wsadzono do więzienia. And that permitted the Blue Meanies. I to pozwoliło
They were called blue meanies, the devil doers, the bad guys. I to pozwoliło tym tak zwanym blue meanies, czyli tym złym ochlikom, to imprison all of the beautiful people in Pepperland. To pozwoliło im wsadzić do więzienia wszystkich pięknych ludzi w Pepperlandzie. And they caused the people in Pepperland to become fragile. I to spowodowało, że wszyscy ci ludzie w Pepperlandzie byli bardzo wrażliwi, łatwo chorowali, słabi byli. They caused the Pepperlanders to go from colorful, creative people. To spowodowało, że ci ludzie, którzy na początku byli piękni, kolorowi, into broken, black and white. Zamienili się w takich chorych, czarno-białych. And they would use bombs. They would throw bombs, such as the apple from the Mac apple that I'm using to project this presentation today. I wtedy na tych kruchych, słabych ludzi w Pepperlandzie rzucano bomby, takie okrągłe, podobne do symbolu Apple'a, takie nadgryzione jabłka, do symbolu komputera, którego właśnie używam do tej prezentacji. So the captain of the yellow submarine. A więc kapitan tej żółtej łodzi podwodnej. He ran away and escaped. Uciekł. And he went into the future and found the Beatles. Uciekł i przedostał się do przyszłości, gdzie spotkał Beatlesów. And he said to the Beatles, "You have to come back and help." I powiedział Beatlesom, musicie wrócić w przeszłość i pomóc nam. And so the Beatles were summoned, and what they had to do when they got to Pepperland. Więc oni zostali wezwani, przybyli i co musieli zrobić, gdy przybyli do tego Pepperlandu? They had to free the music. Musieli uwolnić muzykę. They had to free the instruments. Musieli uwolnić instrumenty. That then they played and turned the broken, diseased, damaged Pepperlanders. Wtedy ci muzycy, ten zespół zagrał na tych instrumentach i uwolnił wszystkich z Pepperlandu. Back to colorful, creative civilization. I oni się zamienili z powrotem w tą kolorową cywilizację zdrową. That is my prayer. To jest moja modlitwa. For all of us. Za wszystkich nas. Thank you very much. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo z całego serca. To był nasz wspaniały kolega, przyjaciel, twórca, dr Leonard Horowitz. Dziękuję przede wszystkim teraz Aleksowi Berdowiczowi, bo to, co zrobił, to po prostu jest bez słów, ale z serca ci dziękujemy. Wielkiego serca. Dziękujemy ci, Aleks. Moi kochani, ja poproszę teraz muzykę. Zmieniamy komputer.